Okej, lecimy. O, lata spokoju w naszych pięciu, czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12 czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to brzydal. Brzydal? Dość tego! Chyba będę miał co robić. Większych przeciwników jak ten gnork z kijem nie pokonasz szarżą, ale ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Thank you.
jeśli na to zasłużysz, ratując 10 smoków, możesz wykorzystać balon, by polecieć do nowego miejsca. Nieznośny gnork, zrobię z niego grzankę! Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki! Wiesz, dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Pomóż 10 smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przewiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Zrób to jeszcze raz! Boss z naszej krainy przeszedł przez znajdujący się za mną portal. Możesz się z nim zmierzyć, jeśli jesteś gotowy. Przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Dajesz!
Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku. I akcję, by zejść na średni pułap. Jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do krainy oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie! Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Cześć, Spyro! Spyro, aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok i nie bój się! Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A, tego. Witamy na rynku, Spyro! Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj.
Dzięki, Spyro. Niemiłosiernie swędział mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro! Swój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy.
nieznośny gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Dyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do krainy strażników pokoju. Gotowy do podróży? Witaj wśród strażników pokoju. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się? Spyro, Iskier, ta ważka świetnie sobie radzi w roli twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu sił, najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli.
Doktorek ma o sobie wysokie mniemanie. Nie masz pojęcia, jak to jest ciągle wysłuchiwać jego mądrości. Ale powiem ci jedno, powinien się pilnować. Ha ha ha.